Miejsce 20. Ladro. Ta hiszpańska manufaktura została założona w 1953 roku niedaleko Walencji przez trzech braci Juana, Jose i Vicente Ladro. Inspirując się XVIII-wieczną sztuką dekoratorską, rozwijała swoją markę, wprowadzając na rynek klasyczne figurki, głównie tancerek, par, pasterek i zwierząt. W Polsce troszkę niedoceniana, ale z roku na rok rośnie liczba kolekcjonerów tych ciekawych figurek. Miejsce 19. Gebel Hummel. Mimo że firma Gebel produkuje różnorodne figurki, ja skupię się tylko na znanych kolekcjach dzieci. Otóż w latach 30. uwagę szefa manufaktury Gebel przyciągnęły szkice i rysunki siostry Marii Inocenty Hummel, występujące na ówczesnych i popularnych w Niemczech pocztówkach. W 1935 roku Gebel nabył prawo do wykorzystania rysunków Hummel w produkcji własnych figurek, które po II wojnie światowej stały się popularnym przedmiotem kolekcjonerskim. Miejsce 18. Wallendorf. Manufaktura Wallendorf powstała w 1764 roku w Lichte i początkowo była własnością rodziny Hamann. Jednakże od 1833 roku często zmieniała właścicieli. Nie jednak osobiście urzekły kolekcje tancerek, baletnic i aniołków powstałych po 1926 roku, kiedy właścicielem został Heinz Schaubach. Po 1953 roku fabryka stała się firmą państwową i do dziś produkuje znane wszystkim figurki. Miejsce 17. Amfora i Royal Dux. Zarówno losy amfory założonej przez rodziny Riesner, Stelmacher i Kessel w czeskich Cieplicach, jak i manufaktury Royal Dux założonej w 1860 roku przez Edwarda Eichlera w Duchowie, to bogata historia w produkcji figurek porcelanowych. Obecnie na rynku większość to figurki powojenne, ale w dalszym ciągu zachwycają kolekcjonerów swym modelunkiem, kolorystyką i detalem. Miejsce 16. Herent. Założona w 1828 roku przez Vincenta Stingla węgierska manufaktura Herent zasłynęła przede wszystkim z produkcji takich wzorów porcelany użytkowej jak Królowa Wiktoria, Rothschild, Apony czy Esterhazy. Mimo to może również pochwalić się produkcją figurek porcelanowych. W większości wzorowanych na dziełach węgierskich rzeźbiarzy figurki te są wykonane metodami tradycyjnymi i ręcznie malowane. Miejsce 15. Nymphenburg, Hox i Passau. Zarówno założona w 1746 roku fabryka Hox, jak i rok później manufaktura Nymphenburg sławę zawdzięczają Hox projektantowi Johannowi Melchiorowi, natomiast Nymphenburg projektantowi Francowi Busteliemu, który po dziś dzień uważany jest za najlepszego projektanta wszechczasów. Również dzięki projektom Filipa Cyfarelliego powstała w 1853 roku fabryka Dressela i Christera w Passau, budzi ogromne zainteresowanie wśród kolekcjonerów figurek. Miejsce 14. Sèvres. Na temat manufaktury Sèvres założonej w 1740 roku przy wsparciu króla Francji Ludwika XV i jego kochanki Madame Pompadour mógłbym opowiadać godzinami. Fabryka zasłynęła przede wszystkim z wyrobów dekoracyjnych i użytkowych, ale również wyrób figurek jest częścią historii tej słynnej manufaktury. U mnie jednak na tak odległym miejscu ze względu na mnóstwo podróbek występujących na rynku. Miejsce 13. Turyngia i Saksonia. Region Turyngii i Saksonii w Niemczech to 250-letnia tradycja w zakresie produkcji figurek. Liczni producenci odegrali tam kluczową rolę w rozwoju produkcji porcelany figuratywnej. Nie starczyłoby mi czasu, aby wymienić więcej fabryk z tych regionów. Dla mnie wiodącą manufakturą oprócz Miści jest tam z pewnością Wolfstedt. Miejsce 12. Dahliensen.
1925 roku mistrz projekta Gal Jensen opuścił kierownicze stanowisko fabryki Big & Grondahl i wraz z synem założył własną fabrykę. Działała ona przez 60 lat do roku 1985. Oprócz doskonałych figurek zwierząt, stworzono tam liczne kolekcje figur opartych na kulturach orientalnych. Ceny tych figurek to często kilka tysięcy złotych za sztukę. Miejsce 11. Hutschenreuther. Może figurki manufaktury Hutschenreuther nie osiągają kosmicznych cen na rynku, ale niewątpliwie mają liczne grono zwolenników. Założona przez rodzinę Hutschenreuther fabryka w Honeberg, a potem przeniesiona z powodu pożaru do Zelb, to ogromny wkład w produkcję figurek, które zachwycają jakością wykonania i naturalną kolorystyką. Miejsce 10. Rosenthal. Ernst Weck, Max Fritz, Ferdinand Liebermann, Karl Himmelstoss, Kassmann, Opel, Heidenreich, Limburg, Peyne. To tylko niektórzy z projektantów, dzięki którym figurki Rosenthala nabrały znaczenia na rynku kolekcjonerskim. Produkowane do dziś budzą ogromne zainteresowanie i cieszą się ogromną renomą. Miejsce 9. KPM Berlin. Na mojej liście nie mogło zabraknąć królewskiej manufaktury Berlin. Założona w 1763 roku przez króla Prus Fryderyka II manufaktura zawsze specjalizowała się w wytwarzaniu cudownych figurek zwierząt, jak również figurek, które nawiązywały do motywów mitologii i klasycyzmu. Miejsce 8. R.S. Stilowitz. Obecnie zakup figurek sygnowanych R.S. Stilowitz graniczy wręcz z cudem. Figurki projektu Gustawa i Maxa Rufflera, Wilhelma Hallerta czy Kurta Bimblera to marzenie niejednego kolekcjonera. Manufaktura w Tułowicach zasłynęła również z produkcji figurek sakralnych. Jak rzadkie to figurki przemawia fakt, mimo iż szukam antyku 20 lat, jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się trzymać w ręku figurki tej marki. Miejsce 7. Royal Copenhagen Big & Grondahl. Te dwie kopenhaskie manufaktury o długoletniej tradycji połączyły siły i od roku 1987 to jedna firma. Jednak w roku 2004 zaprzestano produkcji figurek, a jedynie każdego roku wychodzi kilka projektów tzw. Orsfigurek. Dlatego też niektóre ze starszych modeli to obecnie jedne z najdroższych figurek na świecie. Co ciekawe, większość figurek ma przypisany swój własny numer, co ułatwia kolekcjonowanie. Jednym z sekretów wytwórni były podszkliwne metody barwienia, które nadawały niezwykły kolor figurkom. Miejsce 6. Ćmielów. Figurki Ćmielów to niepowtarzalne figurki reprezentujące stylizację New Look. Zaprojektowane w latach 50. i 60. przez znanych polskich artystów w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego nakreśliły nowe tendencje w formowaniu i stylizacji figurek. W latach 70. zakończono ich produkcję i dopiero w roku 2000 ponownie wróciły na rynek pod nazwą As Ćmielów. Mimo to kolekcjonerzy bardziej cenią te figurki z początku produkcji. Miejsce 5. Lenci. Tak, wysokie miejsce tej włoskiej manufaktury to nie przypadek. Założona w 1919 roku w Turynie przez Helenę Kryniusz i Enrico Scaviniego fabryka, produkcję figurek rozpoczęła w 1928 roku. Projekty Heleny odnosiły takie sukcesy, że chciał ją zatrudnić nawet sam Walt Disney. Obecnie ceny figurek osiągają nawet ponad 100 tysięcy złotych za sztukę. Sam zarobiłem na jednej figurce 15 tysięcy, więc darzę je niezwykłym sentymentem. Miejsce 4. Goldschneider. Wiedeńska manufaktura założona w 1885 roku przez rodzinę Goldschneider bardzo szybko wspięła się na szczyt w produkcji figurek reprezentując trzy epoki w sztuce – historycyzm, secesję i art deco. W 1938 roku żydowscy właściciele musieli jednak sprzedać fabrykę i wyemigrować ze względu na arianizację przez niemieckich nazistów. Mimo to manufaktura włożyła ogromny wkład w produkcję figurek.
1923 Allach SS. Fabryka działała w latach 1936-45 w Allach pod Monachium, skąd później produkcję przeniesiono do obozu koncentracyjnego w Dachau. Była to tak zwana manufaktura nazistów pod nadzorem generalizacji SS z Heinrichem Himmlerem na czele. Zatrudniała najlepszych artystów i produkowała figurki przeznaczone przede wszystkim na prezenty i nagrody dla oficjeli SS. Większość figurek wykonano z białej porcelany, co miało oznaczać piękno i czystość białej rasy. Miejsce drugie – Pacyków. Wytwórnia fajansu w Pacykowie, obecnie na terenie Ukrainy, istniała tylko 27 lat w latach 1912-1939, a już po 10 latach działalność fabryki zaczęto porównywać do Miśni czy Sewr. Wyroby tej manufaktury to dzieła mistrzowskie o niezwykłej formie i kolorystyce. To niewątpliwie top 1 na liście polskich figurek. Miejsce pierwsze – Miśnia. Powiem krótko, Miśnia to Miśnia. Od tej manufaktury zaczęło się wszystko. Nie każdy wie, że oprócz roli dekoracyjnej figurek były też one częścią zastaw stołowych, których zadaniem było umilanie zasiadającym przy stole, jadania posiłków czy picia kawy. Wykonane z zegarmistrzowską precyzją przez najlepszych artystów, to dzieła, które z roku na rok są coraz droższe.